Nie tylko ostatnia zima, ale i upływający czas zrobiły swoje. Wiele dróg w gminie Włocławek wymagają jeszcze remontów. Od połowy maja włocławskie przedsiębiorstwo robót drogowych z siedzibą w Kruszynie buduje nowe ulice na osiedlu w Nowej Wsi. Wiele innych dróg w ubiegłym roku w gminie Włocławek oddano do użytku dwie ważne drogi. Mostki Kowal i Warząchewka Polska Gołaszewo. Wiele innych traktów czeka na swoją szansę, jednak wszystko zależy od pieniędzy. Rozpoczęliśmy wykonywanie remontów cząstkowych bieżących nawierzchni asfaltowych. Między innymi droga Modzerowo, Warząchewka, Smulnik, Smulsk. Rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargowe na budowę ulic w miejscowości Nowa Wieś i Kruszyn. Są to ulice Szmaragdowa, Ametystowa i Diamentowa.